Ja jestem Anna Tatarska. To jest podcast Galaktyki, w którym rozmawiam z najciekawszymi i najważniejszymi przedstawicielami polskiej branży filmowej. A dzisiaj jest ze mną oficjalnie już producent roku, Jan Kwieciński. Słuchaj, wspaniała introdukcja, dziękuję ci. Tak. Czy twoje życie radykalnie się zmieniło? Radykalnie. To jest game changer. To jest plus 100 do fejmu. Nie, ale szczerze, dostaję strasznie dużo gratulacji, bo to jest rzeczywiście jedyna chyba taka nagroda dla producentów. Jeszcze dawana przez producentów, więc w ogóle jakaś super nobilitacja do dalszej pracy. Czuję się bardzo dobrze jest to bardzo miłe. No to ja może tylko wyjaśnię. My tutaj mówimy o... To nie są żarty, to się naprawdę wydarzyło. Jest taki konkurs, zresztą Vogue patronuje temu wydarzeniu. Wyobraź sobie, który co roku od 3 lat przyznaje nagrodę za najlepszy treatment i tam też przy okazji jest wręczana, właśnie wyłaniana przez innych producentów, co według mnie jest bardzo ważne, tak? Bo ostra rywalizacja, dość gęste środowisko. Nagroda dla producenta roku, którą ty w tym roku odebrałeś. Ty i żeby nie było również Marcin Wierzchosławski, tak. Producent Zielonej Bo podzielono granicy. W tym roku producenta najlepszego filmu i producenta, najlepszego producenta serialu. I ja dostałem nagrodę za serial 1670, a Marcin za film Zielone Granice. No i to mnie osobiście też cieszy, bo myślę sobie, że bardzo trudno jest w ogóle porównywać tego typu produkcje. Obie miały niesamowity wpływ chyba i na branżę, ale też były takim zjawiskiem kulturowym na całkiem innym poziomie. No właśnie. Obu nas chyba zaskoczyła skala popularności tych projektów. Naprawdę? Tak mi się wydaje. My nie robiliśmy, wiesz, czegoś z założeniem, Boże, to będzie hit, będzie on spisał Morawiecki, gadał Tusk na sali sejmowej. Robiliśmy coś bardzo dość pokornie i chcieliśmy, żeby to było jak najlepsze, takie jak zawsze robimy, ale w sensie nie, że zawsze robimy najlepiej według naszego uznania, czy to będzie najlepsze, to widz oceni. Natomiast Marcin też nie zakładał, że będzie ponad 700 tysięcy chyba ludzi w kinach, na jakby trudnym filmie. Na bardzo, bardzo trudnym, długim, czarno-białym filmie, no to jest jakaś wielka sprawa i widać, że często, wydaje mi się, w ogóle nie doceniamy widzów, że jakby, czy widzowie będą chcieli oglądać Mokument z XVII wieku? Czy widzowie będą chcieli oglądać czarno-biały film Agnieszki Holland? Tak, będą chcieli. Jakby okazuje się, że trzeba zawierzyć widzom, ich intelektowi, ich poszerzonemu przez, wiesz, różne platformy streamingowe gustowi, bo jest tyle... Wiesz, każdy projekt, który my teraz robimy, konkuruje ze światem. Tak nie było 20 lat temu. Robiłeś coś i byłeś porównany do rynku polskiego. Dzisiaj jest po prostu jakaś ocean tych projektów, no i ktoś może wyjąć, wiesz, no Office mi się bardziej podoba, albo jakby takie najgrubsze działa z całej branży i nie wiem, porównać nas do tego, więc to jest tak, ta poprzeczka dla producentów jest bardzo podwyższona. Akurat 1670 jest opakowane wieloma ciekawymi historiami, do których chciałabym przejść trochę później, bo mnie na razie interesuje inna rzecz. Ja tak trochę żartobliwie powiedziałam, zanim zaczęliśmy rozmawiać, ale no, jest to fakt, że jesteś przedstawicielem dynastii producenckiej i zastanawiam się, na ile to zmienia, ułatwia, utrudnia, bo de facto Axon, którego jesteś wiceprezesem od 3 lat. CEO już. Sorry, widzisz, internet kłamie. To prosimy o update. Zrobiłem już wczoraj. Tak? To co robisz wczoraj? No, trzeba było zrobić wcześniej, to bym się nie pomyliła. No, ale ostatnio zmieniliśmy to. Dobrze, przepraszam, CEO. To jest firma, która już bardzo długo istnieje na polskim rynku, która, wiesz, słynie z produkcji kultowych w całkiem inny sposób. Mam na myśli na przykład współpracę z Andrzejem Wajdą, klasyczne, wiesz, komedie romantyczne. Z innego etapu komedii romantycznych niż te, które teraz się też robi. No i jakby wchodzisz w to ty, niekoniecznie cały na biało. I zaczynasz robić też całkiem inne rzeczy po jakimś czasie. Gdzieś stawiasz nową nogę tej firmie, czy też wysuwasz nową mackę. Zastanawiam się, jak to wszystko było. No wszystko było, wiesz, na opak wywrócone, no bo ten mój start był taki, że ja po prostu chodziłem na plany filmowe
tatą i gdzieś tam przez osmozę, wiesz, siadałem na kolana aktorów, obserwowałem plan z zupełnie innej strony, więc na pewno kiedyś to już mówiłem, że ja w ogóle nie zakładałem innego, nie wiedziałem, są inne prace trochę, bardzo wiele lat, jakby ten mój proces decyzyjny był jakby trochę poza mną, ja po prostu wiedziałem, że będę w jakiejś roli pracować w filmie. No i przez tą osmozę zdobywałem różną wiedzę, doświadczenie i na pewno idzie za tym od groma plusów. Minusy są takie, że jak stajesz się w pewnym momencie dość świadomym człowiekiem, to orientujesz się, że ten, że jeżeli nie ustanowisz czegoś sam, to będziesz cały czas jakimś plecakiem, jakimś po prostu gościem, który, któremu tata załatwił pracę. No. A ludzie tak mówili? No, na pewno, na starcie to w ogóle, wiesz, też, czy ludzie mówili, to jest to, co ja sobie mówiłem, generalnie nie, wydaje mi się, ludzi nie interesują inni ludzie, każdy jest skupiony na swoim, ale nam się wydaje, że po prostu oni cały czas o nas rozmawiają i tak dalej, więc na pewno na starcie ja bardzo czułem takie odium, Boże, dobra, chcę coś zacząć w tej branży, ale jak mam to zrobić? Ja uciekłem stąd. Ja w ogóle wyjechałem do Londynu, studiowałem w MA w szkole Michael Lee, London Film School, MA Filmmaking. To był taki bardzo szeroki, po teatrologii tutaj, wyjechałem tam i studiowałem taki, to jest taki dział, gdzie z każdej strony poznajesz film, czyli trochę reżyserujesz, trochę produkujesz, trochę piszesz, musisz pitchować rzeczy, żeby wybrać. Wspaniałe, bo ja jakby dzisiaj jestem w stanie gadać z twórcami i się nie boję rozmowy, bo ja znam film z każdej strony gdzieś tam. Bardzo było mi to potrzebne. Ja kilka lat byłem za granicą i wróciłem trochę inny. Wiedziałem już, że mam jakiś bagaż, który doświadczeń, który pozwoli mi pracować w branży. No, ale w którym roku wróciłeś? To było no, ponad 10 lat temu. Ale jak wróciłem, to wiesz, no, mi się wydawało, że już jestem gotowy, no ale ta branża, wciąż umawiałem się na spotkanie i ludzie byli zaskoczeni, że przychodzi jakiś Janek, bo myśleli, że przychodzi mój ojciec. Tak. No i to były no takie tak. dość żenujące sytuacje. I to dość szybko mi dało, ja jestem taką osobą, która dość dużo analizuje i szukam systemów, więc dość szybko zrozumiałem, aha, jeżeli ja będę wchodził w buty mojego ojca, to ja będę zawsze postrzegany jako syn mojego ojca. Ja chcę być postrzegany jako Jan Kwieciński. No i to, a ponieważ wiem, na czym polega praca twórcza, że trzeba przede wszystkim zajrzeć do siebie. Co ja chcę robić? Co ja chcę temu światu opowiedzieć? Czy ten świat w ogóle jest zainteresowany tym? No to zacząłem zastanawiać się, z jakiego jestem pokolenia, jakie filmy lubię oglądać, jakich filmów mi brakuje w Polsce, z jakimi twórcami się dogadam, bo pewnie jak miałem 25 lat, 40 plus, to byli dla mnie starcy. Więc tutaj, że ty i ja jesteśmy ten sam rocznik, oczywiście najlepszy rocznik 8-5, chociaż Janek ma jeszcze 38, a ja już mam 39. Ale chwilkę tego jeszcze mam. Skwituję to tylko cynicznym westchnięciem, ale poczekaj. You're gonna get there. I to jest, uważam, bardzo specyficzny rocznik dla polskiej kultury, bo my gdzieś byliśmy w takim rozkroku jeszcze pomiędzy jakimiś resztkami PRL-owskiej wrażliwości, dokładnie, a pomiędzy po prostu dzikim napadem treści zachodnich, niekontrolowanym w pewnym sensie, na pewno przyjmowanym z jakimś takim nadmiernym apetytem, tylko ze względu na ich, że tak powiem, kraj, czy też miejsce pochodzenia. Głównie i myśmy Stany Zjednoczone. Się objedli po prostu masę naprawdę takiej, jakiejś mam wrażenie, papierowej, mainstreamowej do granic możliwości telewizji, produkcji, które dzisiaj określilibyśmy mianem klasy B, dokładnie, czy czymś kiczowatym. I też bardzo długo, przynajmniej tak było u mnie, wmawiano mi, że to źle. Wiesz, o co chodzi? A, okej. Okay. Że jakby kino artystyczne, wiesz, to jest ten mit, też reżyser Demiurg w Polsce i w ogóle robimy jakościowe kino, no wiesz, Szkoła Polska i tak dalej. Więc że te produkcje takie komercyjne, użytkowe to... I zastanawiam się, jak ktoś wylądował trochę właśnie jako poniekąd człowiek, który mam wrażenie dał w ogóle nowe życie wszystkiemu, co było grzebane w Polsce. Świetnie to ujęłaś. Jakby ja nasze pokolenie jest wspaniałe, tak jak mówisz, najlepszy rocznik, ale jest dokładnie w rozkroku. I ja, moi rodzice zrobili rzecz dla mnie najlepszą, ale nie wiem, czy dzisiaj, mając dziecko, zrobiłbym to samo. Ja miałem telewizor w pokoju i ja łykałem wszystko. Ja oglądałem telewizję cały czas. Byłem notorycznie wyspany. Ja się szedłem spać o 3, wstawałem o 7 do szkoły, więc ja oglądałem
Nazwiska, tytuły. Świat według Bandich, drużynę A, Personę. Jakby tam nie było... mi się wydawało, że to jest wszystko ten sam... To było uniwersum, uniwersum i strumień świadomości. Strumień świadomości. Tak. Audiowizualne uniwersum, gdzie jakby mieścił się i Bergman, i Klan. I jakby ja miałem poczucie, że ja to uwielbiam do dzisiaj. Ja nie mam do końca... Ja nie jestem w żaden sposób snobem sztuki. Ja uwielbiam, jeżeli coś dla mnie działa, to działa. Ja to biorę 100%. I nie komentuję tego w ogóle. Więc ja zorientowałem się tak. To mnie różni bardzo od pokolenia naszych rodziców, bo mam wrażenie, że wiesz, ja na pewno nie jestem z pokolenia kina moralnego niepokoju, aczkolwiek znam kino moralnego niepokoju, ale czułem, jak przychodził do mnie ten kontent lat 90., że kurde, to jest zupełnie co innego. To kino z lat 90. o nic nie walczy czasem. Mm-hmm. Van Damme walczy o swoje życie, ale nie o politykę Polski. I zorientowałem się, że okej, ja lubię chyba miks tego wszystkiego, jak wyrosło, bo ja lubię rzeczy, które są do oglądania, ale są jakościowe. Uwielbiam oglądać arthouse'y, ale bardzo szybko czułem, że to nie jest coś, co ja... w sensie, że nie wiem, slow burn cinema to jest coś, co płynie idealnie w moim DNA. Raczej szybki rytm i tak dalej, i tak dalej. W związku z czym, co nie znaczy, że nie uwielbiam czasem oglądać dobrego, wiesz, slow burna, ale mam wrażenie, że z tego miksu urodził się... Zapytałem sobie pytanie, co ja lubię. Zorientowałem się, że ja lubię ten miks, a ten miks ma w sobie jakość i rozrywkę. I chyba starałem się od tego zacząć. I nazwałem sobie tę szufladkę, że to jest jakość i rozrywka. No dobra, jak to się przekłada na kino polskie? No i tu była posucha, tak jak mówisz, to była pustynia. Tu nie było nic. Znaczy nasza komercja istniała, tak. Myślę, od lat 90. od połowy już bardzo silnie, tylko bardzo długo to, co mainstreamowe robiące wynik w Polsce, to, nie chcę nikogo urazić, to są kultowe tytuły, ale to były, wiesz, dzieci i wnuki Killera, no. Killer jest wspaniały, tylko rzeczywiście to było bardzo, to była komedia, zdecydowanie. I poza tym nic. Były jakieś mikropróby gatunkowe, tak jak próby gatunkowe, nie wiem, PRL czy Wilczyca, no to była, nie wiem, Pora Mroku, jakieś takie filmy, które powstawały, które były takimi romansami do próbą odtworzenia kina gatunkowego w Polsce, które nie wychodziły najczęściej, było takie... No bo Polska jest inna, to jest inny grunt, no, i inne ziarenka tu kiełkują. Ale wnioski nie były, można, nie wiesz, można robić kina gatunkowego. Zobacz, Janek, to nie wychodzi. A ty powiedziałeś, nie można robić tak, ale ja wiem, ale, że można je robić inaczej. Ale ja dokładnie to powiedziałem. Jakby powiedziałem, że ja potrzebuję super drużyny, pasjonatów. Ja wiedziałem, że ja umiem dużo dowieść, ale muszę zrobić to, co robi producent, czyli zbudować kolektyw wybitnych osób, które dowiozą. I to dokładnie u podstaw zacząłem robić. Zobaczyłem, kurczę, już nawet później Get Out i różne filmy. Kiedy Get Out był nominowany do Oscara, ja starałem się złożyć dopisu horrora, to w ogóle odbiór tego, że ja starałem Mówimy się... Mówimy o lesie dziś nie zaśnie... O lesie dziś nie zaśnie nikt. Ja starałem się to... Dopisu, bo pomyślałem, zacznijmy coś nowego. Ja czytałam, że ty ten projekt na początku wyceniłeś chyba na 10 milionów, co mi się wydało bardzo zabawne jakby w połączeniu z tym składaniem dopisu i wyobraziłam sobie, jak oni wyglądali, jak zobaczyli ten wniosek. Słuchaj, ja myślę, że budżet nie był największy problem. To, co było największym problemem, to było, że w ogóle ktoś śmie, bo moim zdaniem my cały czas trochę jako branża, momentami żyjemy w odium tego kina moralnego niepokoju. Zobacz, jak u nas bardzo, bardzo długo ci uznani twórcy nie brali się za seriale. U nas jakby już było Sopranos, już było Breaking Bad i ale tak dalej, a serial parzy, był... parzy. Ale też wiesz co, w Polsce ten serial premium, co to już samo w sobie jest dość anachroniczną nazwą w tym momencie, ale jednak u nas też to było spóźnione, więc tutaj bym troszkę oddała sprawiedliwość. Ale bardzo długo dochodziło do nas jakby, żeby to było coś, co szanujemy jako branża. I do dzisiaj, no zobacz, nagrody dla seriali, Gdynia, nie. Orły, no teraz jest. Rzeczywiście Orły zaczęły nagrady seriale, zwracam honor. Ale my jakby, te seriale są... Nie, no Gdynia... Ale też jest nagroda dla seriali, ale to jest jakby jedna nagroda. Tak. Nie wiem, czy to się teraz zmieni w tym roku, ale pamiętam też te dyskusje, przecież seriale mają tak samo, kurde, scenarzystów, reżyserów, fantastycznych kostiumografów, tak. I jakby no ta lista jest równie długa, co przy filmach, jak nie dłuższa czasami. No ale w Stanach też są i Emmy, i oddzielne są te, no Oscary nie dają nagrody za najlepszy serial. Ja to gdzieś tam wszystko rozumiem, ale bardzo długo nie szanowali tego, a co dopiero gatunek. Gatunek był czymś, wiesz, to jest pauperum dla większości ludzi, nie chcemy tego i dla większości branży. Mi się wydawało, że ponieważ ja
kocham kino grozy i uważam, że kino grozy romansuje z ważnymi tematami od zawsze. No ale to jest cała amerykańska narracja, no z żywych trupów najbardziej zagłębiony, pogłębiony socjologicznie film ever, oddający lęki, nie wiem, postwietnamskie i tak dalej. U nas w ogóle mam wrażenie, poza nurtem stricte filmoznawczym czy kulturoznawczym, nieobecne. No Żuławski próbował w Diable pewnie i w kilku innych filmach próbował romansować z gatunkiem. Twórca, którego trudno utożsamiać jakby... Który wyemigrował jakby i który zrobił jeden z najlepszych horrorów w historii, czyli Opętanie, tak? To samo z Barejo, który był taki... To nigdy nie był. Ja pamiętam, jak z Andrzejem Wajdą rozmawiałem o Barei. To absolutnie nie była forpoczta cenionych artystów w Polsce. To był raczej taki artysta na uboczu, który dzisiaj jest doceniany, wiesz, jak dobre wino, wspaniałe. Gdyby żył, to by się cieszył, ale on jakby to nie był ktoś, kto... No bo komedyjki, no. Więc ja czułem, że na świecie to się sprawdza. Gatunek opowiada często wspaniałe historie, wspaniałe, ważne rzeczy. No i tak zaczęła... Dobra, long story, przepraszam, bo trwałem 20 minut na pytanie, ale tak zaczęła się ta podróż moja. Wiedziałem, pogrzebałem sobie, moje DNA było miksem tych różnych gatunków. Wiedziałem, że żeby być wprawdzie samym sobą, muszę to robić, czyli opowiadać gatunkowe kino, jak to zrobić w Polsce. I plus biznesowo zorientowałem się, tego nie ma w Polsce, więc może jest przestrzeń na to, żeby to zrobić. No i tak się zaczęło powolutku moje budowanie marki osobistej. Która... I stałem się z synem Michała Kwiecińskiego. I najlepszym producentem. Nie, no stałem się Janem Kwiecińskim. To mi wystarczy. Jakby mam wrażenie, że teraz już jakiś jestem, czuję się spokojniejszy, wiesz, po latach pracy. Ale odpowiadając na twoje super pierwsze pytanie, to na pewno jest z tego bardzo dużo plusów, bo ja bardzo dużo pytań już nie muszę sobie zadawać. Ja, wydaje mi się, mój tata latami... Co robi producent? Analizuje też widownię. Doświadcza różnych projektów, odbija je od widowni i ma informacje. Ma to doświadczenie producenckie. I ja, wydaje mi się, przez lata słuchania ojca na pewno ja czuję bardzo dobrze widza. Wiem, że jak ktoś mi powie, o, ten widz polski tego nie łyknie, to ja umiem polemizować z tym, bo ja mam doświadczenie mojego ojca i swoje po latach, że znam widza polskiego, że tak powiem. Ale na pewno minusy są ego czyste, czyli jak udowodnić siebie w tym świecie. Ale mi się wydaje, że człowiek, który zaczyna od zera, też musi to udowodnić. No, musi, nie ma, wiesz, wielu apanarzy, które ja miałem z cyklu tego startu, a ma te minusy, że musi się po prostu udowadniać od zera, że jest dobry. No. Mówiliśmy troszeczkę o tych problemach, dosłownie dotknęliśmy tego przy horrorze, ale mam wrażenie, że problemy to jest coś, co się pojawia właściwie przy każdym projekcie. Pytanie jest tylko, jak bardzo jesteś na to gotowy, jakie masz narzędzia, żeby je rozwiązywać i znajdować rozwiązania. To, co mnie bardzo zaskoczyło, no bo patrzymy na te produkcje już z punktu widzenia ich sukcesu, albo patrzymy na nie swoimi oczami, które po prostu od początku, nie wiem, widziały w nich potencjał już na etapie tych pierwszych informacji, które dostają dziennikarze, to, że podobno 1670, które mam wrażenie, no, stało się takim, wiesz, instant classic w Polsce, też wcale nie miało łatwej drogi. Bardzo mnie zachwyciła, już nie pamiętam, w jakimś wywiadzie słyszałam, jak ktoś, jak jakaś pani ci powiedziała, że rozmawiała z córką i ona nie chce oglądać drugiego Quo Vadis. Jak to było? Dokładnie tak, ona ogniem mieczem. O, przepraszam. My jakby byliśmy tak, z tym projektem wszędzie przez 2 lata i to, jakie historie usłyszeliśmy i to znów jest taka nauczka producenta, nie? Zrobiłeś trochę już tych gatunkowych rzeczy i tak dalej, a cały czas jesteś w tym samym punkcie, bo każdy projekt jest osobny i każdy udowadnia na nowo, musisz wyburzać jakieś nowe ściany, albo przynajmniej ja takie projekty lubię dobierać, bo to jest ciekawe dla mnie, nie nudzę się wtedy. I okazało się, że dobra, nie jest ważne wszystkie te rzeczy, które do tej pory zrobiliśmy, tylko pitchujemy od zera ten projekt. No ale ten projekt, jak czytasz go... Jak on na papierze wygląda? On był znakomity. W sensie na papierze ten projekt był dla mnie wybitny. No i my składaliśmy go do tej... Nie będę mówił o stacjach, ale niech sobie każdy dołączy. W różne miejsca. W jednym miejscu usłyszeliśmy, że to jest naśmiewanie się klasy wyższej z klasy niższej, jak my śmiemy. W drugim miejscu słyszeliśmy, że no, tacy debiutanci, reżyserzy nigdy nie są w stanie zrobić takiego serialu. W trzecim miejscu słyszeliśmy, że właśnie na jakimś etapie, że pani z PR-u rozmawiała z córką i ta córka powiedziała, mamo, ogniem i mieczem, kogo to interesuje? Więc
jakby my mieliśmy jakieś ogromne niezrozumienie tego. Ja zacząłem w ogóle wątpić, czy ja dobrze to piczuję, bo może ja, cała nasza prezentacja, musisz wiedzieć, była taka bardzo neonowa, bombastyczna, klasyczni ludzie w jakichś różowych okularach, więc tam nie było w ogóle ogniem i mieczem, ale jakoś nie mogliśmy się przebić z tym message'em. No i potrzebowaliśmy Netflixa i Kuby Razowskiego w Netflixie i ja zawsze mówię, że czasem po prostu, wiesz, jedna osoba wystarczy, która ci zaufa, żeby po prostu tak wielki projekt się ruszył, nie? Że ktoś rozumie twój vibe, jak to się tak, mówi. Który nie boi się zaryzykować. Kuba jest też z podobnego pokolenia, co my. Ja wydaje mi się, że to jest nasze jakieś wielkie szczęście, że udało nam się przekonać Kubę, udało nam się zaskarbić jego zaufanie i to już wtedy ruszyło i mieliśmy, wiesz, jak Netflix mówi, robimy, no to robimy już na całego, ale to wymagało ogromnej pracy. My byliśmy w ogóle na starcie w Netflixie, ale Netflix jeszcze, my zaczęliśmy od Netflixa i skończyliśmy na Netflixie. Ale to jest dla mnie interesujące, bo mówiliśmy wcześniej o tworzeniu marki osobistej i ja myślę sobie, że w świecie filmowym na świecie właśnie wiadomo, że jak, nie wiem, no Wes Anderson na przykład od lat współpracuje z tym samym producentem, współpracuje z Romanem Coppolą, nie wiem, jest Christine Vachon, która, no wiadomo, że jak jest film Christine Vachon, to jest taki, a nie inny film. No powiedzmy, że to jest pewne spektrum, ale on nie będzie czymś, czym, nie wiem, no nie były jej poprzednie filmy. Więc ja bym się spodziewała, że na tym etapie też, kiedy ty przychodzisz i z taką ekipą, no to wiadomo, że to nie jest ogniem i mieczem. Czy to jest kwestia polskiego rynku, który też trochę nie działa jeszcze w ten sposób? Czy myślisz, że po prostu to jeszcze było trochę za wcześnie? Czy To jest bardzo ciekawe pytanie. Jakby ja nie do końca umiem na nie odpowiedzieć. Wydaje mi się, że jak to w każdej branży. Są ludzie na stanowiskach, którzy nie powinni na nich być i są ludzie na stanowiskach, którzy powinni na nich być. Ale też ja sobie zdaję sprawę, że wiesz, kurczę, w takiej dużej korporacji ty musisz w jakiś sposób ważyć ryzyko. Ale z drugiej strony ja rzeczywiście, no już przechodziłem po jakimś 8-letnim doświadczeniu, a byłem traktowany jak jakiś oszołom, więc to jest ciekawe. Nie wiem, od czego to zależy. Może nie jesteśmy najbardziej ryzykanckim krajem. Bo ja rozumiem, że ktoś mówi, oczywiście ja wymyślam, tak, bo ja nie wiem, kto odmawiał i z jakiego powodu, ale na przykład wyobrażam sobie, że pitchowałeś, który to był rok, jak pitchowałeś ten serial? No, 3 lata temu. 2021. Tak, tak. No to w 2021 przychodzisz do Telewizji Polskiej, powiedzmy, tak. I ja rozumiem, że tam jakiś po prostu fachura mówi, to jest spoko, tak. Totalnie nie dla nas, dziękujemy, tak. Ale przynajmniej potrafi zobaczyć, wiesz, absolutnie, potencjał. Jakby ja, to jest bardzo ciekawe, co mówisz, bo ja bardzo negatywnie był ten projekt odbierany, więc ja mam takie poczucie, że tak, no i był wybitnie utalentowany scenarzysta, ale to nie był scenarzysta z 20-letnim stażem. Kuba Różyło. No nie każdy może mieć. No nie każdy. Byli debiutanci, którzy byli dwóch reżyserów debiutantów, na których ja się bardzo uparłem, że jakby to muszą być oni. Okej, okay, ale reżyserów debiutantów, tylko że jak siedzisz minimalnie w polskiej kulturze, to nazwisko Maciej Buchwald jednak sporo ci mówi i doskonale wiesz, co on za sobą ma i co do tej pory zrobił, a powinieneś to wiedzieć, jeśli pracujesz w tej branży, nie sądzisz? Jasne, tylko możesz sobie powiedzieć, no to jest jakaś taka stand-upowa nisza. Jakby no ale to jest boomerska mentalność, od której zaczęliśmy. Zgadzam się z tobą i na wszystko możesz sobie znaleźć takie wytłumaczenie, więc jakby to są realne rozmowy, przed którymi ja staję. Czyli ja wiem, że ja muszę to zrobić z tymi reżyserami i ja wiedziałem, że ja z nikim innym nie mogę tego zrobić, więc i w ogóle nie będę tego robił, jeżeli nie mogę z nimi, bo to był na tyle trudny projekt, mimo tego, że świetnie napisany, że bez mojego poczucia bezpieczeństwa reżyserskiego nie byłbym w stanie tego zrobić. A nikt inny by mi go nie dał. W sensie z całym szacunkiem na wszystkich reżyserów wiedziałem, że oni są to w stanie dowiedzieć. Nie wiem, czy to jest boomerskie. Wydaje mi się, że to jest że mamy w sobie, jesteśmy, wiesz, młodym kapitalizmem, który to ryzyko też nie jest w naszym DNA. To jakby nie wszystkie korporacje mają, wiesz, pieniądze, które mogą ryzykować i tak dalej. Ludzie boją się też o pracę, mają kredyty, mają tysiąc, jakby to są często bardzo takie tego rodzaju tam stoją pobudki, że no dobra, czy mam zrobić kolejnego crime'a, z całym szacunkiem crime'ów, ale jakby crime się zawsze ogląda, nie? Że to jest tak jakby, jak się czyta w Polsce. Tak. I to jest super, w sensie trudno zrobić to zajebiście i nowatorsko, ale podobnie jak z komedią romantyczną są to takie, jak to dobrze zrobisz, to idzie. Więc wyobrażam sobie, że pewnie najlepiej robić takie projekty, ale
żeby posuwać tę branżę kawałek do przodu, kawałek do przodu, kawałek do przodu i nie znudzić tego widza, który na każdego kraju ma 10 krajów zagranicznych, trzeba ryzykować. I teraz słuchaj, no po sukcesie z 1670, ja mam kole od różnych stacji, zrób tam 1670, ale ja nie umiem tego ludziom wytłumaczyć, ale jakby to nie może tak powstawać, żeby było, dzięki temu, że Kuba Razowski podjął ryzyko, to ryzyko się opłaca, nie? I wydaje mi się, w kreatywnej działce to ryzyko jest szalenie potrzebne, ale może to jest w ogóle u góry, wiesz, u wierchuszki zagranicznej tych różnych platform i telewizji, że jest takie, wiesz, stresowe napięcie, że muszą być wyniki, a jak muszą być wyniki, które są pewne, no to w branży audiowizualnej, no crime albo komedia. No bo co jest pewnym wynikiem? No to albo jakaś adaptacja książki, która się super obejrzała. A mi się wydaje, że kreacja musi wiązać się z ryzykiem, czasem. Albo musi być jakiś budżet w każdej korporacji na przepalenie, żeby było ryzyko. No. Ja pamiętam, jak mieliśmy W lesie dziś nie zaśnie nikt. Słuchaj, to był wielki hit tak samo. Tak samo Sexify i wszystkie te projekty to były ryzyka Netflixa. To było kompletnie out of the box myślenie. W Polsce o seksie, w Polsce horror. No Pora Mroku była już horrorem, Janeczku. Nikt tego nie obejrzał, dzieciaczku, nikt tego tak nie obejrzy. I mam wrażenie, że ja... Dopóki robię, będę robił wszystko, żeby starać się to myślenie przesuwać kawalątek do przodu, bo jakby ja no nie jestem, ja jestem tak skrojony, jestem dość przekorną osobą i niepokorną i lubię, to jest dla mnie ekscytujące po prostu i wydaje mi się, że to jest nisza, w której się sprawdza. Nie jestem pewna, czy będziesz umiał tak od razu z biegu odpowiedzieć na to pytanie, ale może tak, bo myślę sobie, że tych starć, tych negocjacji było po drodze wiele i zastanawiam się, czy jest coś takiego. Nawet może być to konkretna scena albo jakaś, nie wiem, jakiś wątek, jakaś linia narracyjna, która od początku ty wiedziałeś po prostu, że to jest to, co jest absolutnie najważniejsze, najkochańsze twoje, najwspanialsze. To może być dowcip, tak? Który wiedziałeś, że musi tam być. Tak. I wszyscy mówili, stary, wytnij to po prostu. O czymkolwiek, co chcesz. Nikt się z tego nie będzie śmiał, nikogo to po prostu nie interesuje, zobaczysz. A ty miałeś potem tak, in your face. Ja mam dwie takie historie. Przede wszystkim mam wrażenie, że cały koncept W lesie, dziś nie zaśnie nikt, które mówiąc, że złożyłem budżet na 10 milionów, my w końcu zrobiliśmy za ułamek tego ten film, bo zorientowaliśmy się, że nikt nam nie da na to pieniędzy, więc musimy to zamiast w nocy kręcić w ciągu dnia i tak dalej, bo kręcenie w nocy jest najdroższe. To mam wrażenie, że w ogóle zabawa z gatunkiem jest dla mnie tym, czyli to jest to in your face. Ale jeżeli chodzi na przykład o 1670, to uchylę ci rąbka, że Bogdan był taką postacią. Wszyscy się bali Bogdana. Bogdan jest moim ale, to jest mój kochanek 1670. No, ja rozumiem cię, nie, żeby nie chodziło też o aktora, ale jakby Bogdan jednak Bogdan no. Był największym strachem nas wszystkich i stacji i tak dalej. Wszyscy się bali, Boże, ten dziwny nacjonalista, który jest trochę, którego chcesz przytulić, czy to w ogóle jest antysemita, ale pocieszny, czy to jest postać, którą że a, dobrze, że my w ogóle kreujemy, a b, czy on będzie do polubienia. Okazało się, że on jest jakimś dziwacznym, krzywym zwierciadłem, w którym Polacy się przeglądają łącznie z nami, jedno z moich ulubionych postaci, ale to jest postać, której czuliśmy, że chyba w drugim sezonie będziemy, jak na starcie kręcenia pierwszego, chyba w drugim sezonie będziemy musieli mocno okroić tę postać. No chyba nie okroić, chyba nie. Chyba jednak nie, co? I okazało się, że nie będziemy mogli w ogóle jej okroić. Dobrze, Bogdan FTW, cieszę się, że to już ustaliliśmy. Wiesz co, bo ja tak sobie myślę, że no jednak Polska jest w dużym stopniu cały czas, tak jak patrzę na krajobraz medialny, na rodzaje komentarzy, reakcje, jakie się pojawiają, krajem mocno naznaczonym przez rozmaite historyczne turbulencje, przez doświadczenie, wiesz, II wojny światowej, ale jeszcze sięgnijmy dalej, przez doświadczenie rozbiorów, tak, wszelkie tematy narodowe, patriotyczne niesamowicie rozpalają wyobraźnię. No zresztą wystarczy spojrzeć na naszą współczesną scenę polityczną i jak przyciśnięcie jednego guziczka potrafi odpalić po prostu broń atomową. Czy kiedy pracujesz z takim podejściem, że już nauczyłeś się lżej sięgać po te tematy, to cały czas jakby zdarza ci się, że się zderzasz z tak
taką mentalnością absolutnie nie wolno, nie dotykaj, pod żadnym pozorem, tak? Bo długo było tak, mam wrażenie, w kinie, że były tematy, których się nie ruszało, chyba że chciałeś robić kino polityczne. Tak. A ty nie robisz kina politycznego, ale dotykasz wszystkich tematów, których nie wolno było ruszać wcześniej. Ja mam... złożona jest odpowiedź na to pytanie. Ja mam ogromny szacunek do widowni, ale mam wrażenie, że przy każdym projekcie na starcie słyszę jakoś hasło polski widz tego nie obejrzy i tak dalej. Czyli ja mam wrażenie, że my jako branża jesteśmy dużo mniej pewni tej widowni i ja mam... Ja chyba dobieram projekty tak, żeby usłyszeć na starcie... To się nie uda. I to jest gdzieś tam mój reality. Robię taki reality check, to się nie uda, okej, to się może udać. Bo mam wrażenie, że Polska jest super pod tym kątem, jest szalenie głodnym, tak jak już powiedziałam, młodym kapitalizmem i my bardzo lubimy nasze seriale i nasze filmy, co pokazują badania, że kraj ościenny wokół nas jakby nie mają takiego przywiązania do lokalnego kontentu, a my mamy ogromne, najlepiej wciąż oglądają się polskie seriale, polskie filmy. O czym to mówi? O tym, że jakby jesteśmy na starcie tego kapitalizmu, jesteśmy cały czas głodni nowych rzeczy i tak dalej i ja mam wrażenie, że to jest rynek szalenie wdzięczny do tego. Gdybym tworzył w Stanach, to miałbym poczucie, kurwa, wszystko już zostało 300 razy zrobione, na każdy sposób i tak dalej, a u nas na serio nikt nigdy nie zrobił filmu science fiction poza znów Żuławskim. W związku z czym masz poczucie, wow. Czy to jest następny projekt, jaki rozwijasz? Nie mogę powiedzieć. Nie mam. Ja jestem, wiesz, karmicznie otwarty na różne rzeczy, ale nie mam żadnego science fiction teraz, ale kibicuję każdemu, kto będzie chciał zrobić science fiction. Uważam, że mamy na... tutaj. Dokładnie. Mamy naprawdę na lata. Ja uważam, że będę... Tylko nie iść na skróty i nie kobiety sarmaci w kosmosie. Nie, Ex Machina bardziej, coś takiego, że się jakby małego, wielkiego. I też nie silmy się na to, bo uważam, że jakby znów super w Polsce jest to, że nie musimy się silić na jakby największe produkcje na świecie i tak dalej, tylko możemy robić małe, wielkie kina. Ja uważam, że w tym też jest coś sexy, nie? Jakby stać nas na zrobienie Ex Machiny, pewnie nie stać nas na zrobienie, nie wiem, Prometeusza. To jest okej. Okay. Jakby Ex Machina jest świetnym filmem, lepszym niż Prometeusz moim zdaniem, ale jakby chodzi o to, że my jesteśmy szalenie wdzięcznym rynkiem, może nie najbogatszym, ale też nie najbiedniejszym. Mamy pełno widowni, bo mamy ogromny, ogromny kraj i naprawdę to jest taki super rynek do robienia filmów. I ja studiowałem w Londynie i tam dość dużo pracowałem z różnymi ludźmi i oni zawsze tak mi zazdrościli, że kurde, chciałbym pracować na rynku, który tyle rzeczy jeszcze nie ma wyeksplorowanego. Wszystko możesz zrobić. Wszystko możesz tu zrobić. I słuchaj, no prawda jest taka, że no poza jednym projektem, o którym marzę od lat, nie stanąłem, wiesz, nie zablokowane zostało... Każdy z tych projektów, może latami je wychadzam, ale wszystkie są robione sukcesywnie, więc nie mam też poczucia, że my jesteśmy jakimś krajem, który powie nie, to się nie wydarzy. Jednak znaleźliśmy Kubę Razowskiego i Netflixa, jednak to się wydarzają, znajdują się te osoby, które chcą ryzykować, więc super. A kiedy się odpuszcza? Nie, no to odkładasz na półkę, wracasz na tej półki po latach. Ja mam, wiesz, no 15 projektów różnych rozłożonych i mam coś takiego, że okej, to jest wino, które musi tam sobie odczekać, przeleżakować i tak dalej, ale nie, odpuszczać to chyba nie ma co. Tak, nie wiem. Nie, tak się zastanawiam, no bo projekty często, jeśli to są takie tylko twoje projekty, no to jest co innego, ale często jest tak, że wyobrażam sobie, ktoś coś przynosi, prawda? I nie można mu powiedzieć, słuchaj, no to teraz poczekamy, nie wiem ile, może 10, może 15 lat, prawda? Tak, masz rację, ale to takich, ja czekają rzeczywiście te, które raczej ja tak narajałem, że tak powiem, a jak do mnie coś przychodzi, to rzeczywiście daję sobie maks 3 lata, żeby zobaczyć, no bo też nie chcę, jeżeli ktoś, nie wiem, autor książki, teraz mam sytuację bardzo śmieszną, że kupiłem prawa do książki 3 lata temu i teraz jestem w trakcie Greenlightu. I miałem już takie poczucie, kurde... Że cały impact zaraz już się tak, przejdzie. Że dramat, kurczę, tak obiecałem tej osobie, że to się uda, bo bardzo wierzyłem w ten projekt. I miałem taki nerw, że ja pierdzielę, nie dowożę tego, ale dowiozłem. I
Ale bardzo jestem, jeżeli chodzi o książki, bardzo jestem taki selektywny, bo mam wrażenie, że tu bardzo chcę szanować czas pisarza, nie? No tak, mam wrażenie, to jest odpowiedzialność że innego rodzaju. To jest to, kiedy się odpuszcza. Mam wrażenie, że jeżeli czuję, że nie wiem, bo my cały czas rozmawiamy z różnymi stacjami i jeżeli czuję, że w ogóle żadna stacja nie jest otwarta na taki projekt teraz, to nie będę w to wchodził. No. A powiedz mi, bo rozmawialiśmy trochę o tym, że ta nowa rzeczywistość twórców polega na tym, że ich projekty trafiają od razu przed widownię na całym świecie. To jest zresztą też, mam wrażenie, ważna składowa rozmowy o tantiemach, no bo starsze pokolenie miało filmy, które były w kinie, potem trafiały do telewizji, a potem trafiały na DVD. Młodsze pokolenie często ma filmy, które są wyłącznie w internecie, więc wydaje mi się, że to samo mówi za siebie. Ale masz już doświadczenie tych swoich właśnie projektów zdarzających się czy też trafiających w otwarte, kochające ramiona publiczności międzynarodowej. Jak to wygląda i czy te spotkania zwykle też przebiegają według scenariusza, który byłeś w stanie przewidzieć, czy coś cię bardzo zaskoczyło? Spotkania z kim? Jeszcze raz, z międzynarodową publicznością. O Jezu, przepraszam, tak, skumałem teraz. Długie pytania. Długie pytania. Byłem bardzo właśnie intelektualnie zaangażowany w całość. Na końcu straciłem te 2-3 słowa. Już nie mam, nie. Słuchaj, super to jest, bo jest tak. Przede wszystkim my zawsze robimy coś na nasz rynek. Ja w ogóle nigdy nie robię żadnych umizgów do co się obejrzy teraz w Stanach, a co się obejrzy, bo to jest jak robienie filmów, są tacy producenci albo reżyserzy, którzy mówią, wiesz, ten film dostanie się do Cannes, albo ten film, ty nie wiesz, czy film dostanie się do Cannes, pewnie jak tak może, mówisz. Może, ale nie wiadomo. Chociaż znam wiele filmów, które się nie dostały, chociaż miały się dostać. Ja bym powiedział, że to, jeżeli ktoś mówi, że to się dostanie do Cannes, dam pieniądze na stół, że to się nie dostanie do Cannes. Jakby w życiu bywa różnie i twórcy nie powinni robić pod Cannes, albo pod jakiekolwiek nagrody, albo pod rynek zagraniczny. I znów, be true to yourself. Czyli jeżeli my robimy projekt o Janie Pawle, który chce być najsłynniejszym szlachcicem Janem Pawłem w historii Polski, to my nie możemy robić żadnego umizgu do zagranicy. Czyli my musimy zrobić w ramach naszego kraju coś najlepsze dla naszego kraju. Jeżeli to będzie podróżować, super. Mm. Jeżeli nie, trudno. Bo jakby ten nasz widz jest najważniejszy, bo tylko my i tylko jego znamy tak naprawdę. Ja nie mam dostępu do kultury. Ja mieszkałem kilka lat w Londynie, w Stanach, ale ja nie rozumiem tej kultury. To nie jest moja kultura. Moje DNA jest tutaj. I mi się wydaje, że ta prawda zawsze popłaca. Jak robiliśmy, pamiętam, Sexify, to dziewczyna, która prowadziła to ze strony Netflixa, mówiła, dajcie więcej Polski, więcej kościoła, więcej, wiesz, meblościanki, więcej Fiata Multipla. Jakby my chcemy zrozumieć wasz świat. Widz z zagranicy chce podejrzeć kulturę, której nie zna. No bo dla niego to, co z polskiej perspektywy może się wydawać nieoczywiste, czy też innowacyjne, czyli na przykład sposób pokazania właśnie seksualności, rozmawiania o seksie, on już ma to oswojone. On nie zna tego, co nam jest doskonale znane, prawda? Dokładnie. A też jakby widz, wiesz, w podobnym czasie powstawało Sex Education. Sex Education było dużo odważniejszym światopoglądowo serialem niż tak. My. I jakby my, gdybyśmy robili Sex Education, to byłby fałsz wobec naszego widza. My, tak samo jak chcesz podejrzeć, nie wiem, Squid Game, tak samo jak chcesz podejrzeć izraelską fałdę, to chcesz podejrzeć nasz świat, co tu jest z tym seksem. I tak naprawdę dzięki temu, wiesz, my byliśmy w marcu, kiedy wyszedł Sexify, najlepiej oglądanym serialem Netflixa na świecie. O czym to było? O tym, że nagle w tej prawdzie, którą my opowiedzieliśmy, przyjrzeli się inni. Przyjrzały się Indie, Włochy, czyli takie kraje, które są, może już, nie wiem, Włochy dojrzały kapitalizm, ale które z seksualnością są. Mają doświadczenie jakiejś pruderii? Tak. I kościoła. Represji. Dokładnie tak. I wszystkie, no jakby tak, one Indie nie były. Tam nie było spotykają. Sukcesu Sex Education. Tam był sukces Sexify, bo my opowiadaliśmy o seksie troszkę wolniej, w tempie, który troszkę bezpieczniej, troszkę pruderyjniej, ale wciąż odważnie. I mam wrażenie, że to jest o tym, że nasza prawda, jak się przeniesie, to fajnie, jak nie, to trudno, ale tylko naszą prawdę możemy opowiadać. Zaskakują mnie te spotkania, wracając do twojego pytania, bo
bo zaskakują mnie te liczby, że ludzie to oglądają, że ludzie w takiej masie w ogóle ta bariera językowa jest nieważna. No ale Sandra Drzymalska mówiła, że ona dostaje jakieś tony listów chyba z Brazylii? Tak, już Wieteska nie pamiętam. To samo, diemy cały czas i tak dalej, więc mam wrażenie, że... Ale też patrzę po ja tych horrorach. Ja to sobie wyobrażam te diemy Wieteski po diemy tym serialu. Wieteski, dokładnie. O matko. Ale to samo z horrorami, kurczę. Robimy to i mam takie... Wow, tam wiesz, mówi o nas Collider, mówią o nas różne strony poświęcone horrorom i mam coś takiego, ludzie naprawdę są chłonni tej inności i jarają, wiesz, 2/3 zysków Netflixa idzie z zagranicy. To też jest istotne, że ta zagranica jest ogromnym, potężnym rynkiem. Czyli nie tylko Stany. Stany robią prestiż i wizerunek, tak, ale... Tak. Dokładnie. 2/3 przychodów idzie z zagranicy. No to jest gigant rynek. Szczególnie z Netflixem, bo wiele, nie wiem, Max inaczej się pozycjonuje na świecie, teraz po tej konglomeracji inaczej, ale jakby... Mam wrażenie, że to jest ważne, nie? Że my zostaliśmy bardzo docenieni jako rynek. Mamy te premiery tam w 180 krajach, mamy subtitle, mamy dubbingi i to się sprawdza. I zaskoczyło mnie to, jak bardzo, wiesz, w ramach mojego życia, czyli tego rocznika 85, świat, który był dla mnie kompletnie zamknięty, czyli te Stany, które oglądaliśmy, tak jak mówisz, na Polonii, tam jeden czy gdzieś. Jeszcze na... trochę dynastii, troszkę. Trochę dynastii, no. Końcówka dynastii, Baywatch. Dokładnie. Baywatch, ale już nie ten serial, nie Dallas. To już, nie, to już Dallas, to już była moja babcia oglądała Dallas. Twoja mama bardziej, już lecisz. Moja mama gardziła Dallas, co ty? No, ale mogła być, dobra, to okay. Mogło być pokolenie twoich rodziców. Ale mówię bardziej o tym, że końcówka dynastii absolutnie. Natomiast ja w ogóle nie zakładałem, że my tam będziemy, wiesz, mieli komunikację z tym światem. Tymczasem to jest wspaniałe zupełnie. I sam oglądam, sam podglądam te inne światy i się strasznie tym jaram, wiesz. No, za jednym kliknięciem możesz być, kurczę, w jakimś dziwnym arthouse'ie z Korei Południowej, możesz być w Manili, możesz być w podróży po Stanach Zjednoczonych. No, to jest jednak cudowna sprawa. Chyba nigdy nie było więcej fajniejszej ilości projektów niż teraz w ogóle dostępnych na świecie. To żeby tylko domknąć ten wątek, powiedz mi, jak wyglądały prace nad tłumaczeniem dialogów do 1670 dla zagranicy? Mamy kilku genialnych tłumaczy, ale było to trudne. Domyślam się. Bo przede wszystkim było kilka, nie wiem czy zdradzam strasznie, ale... Raz jakieś te żarty z Żydem źle przetłumaczyliśmy i dostaliśmy informację, że słuchajcie, czy to nie jest antysemicki serial, co my tu robimy i tak dalej. My musieliśmy tłumaczyć, że nie, to jest właśnie żart, meta żart i tak dalej, ale to był błąd tłumaczenia i więc dużo, musieliśmy mocno uważać, no bo... To było po bandzie wszystko, nie? Co zaczyna się na Żyd i rządzi Polską. I wiesz, to tego rodzaju żarty tego nie było wcześniej. To jest naprawdę wbija. A z drugiej strony, przez to, że my się nie opowiadamy za nikim politycznie, my nie robimy, wiesz, żartu z świec chanukowych i Brauna, bo to jest banalne. To jest coś, co od razu by nas wprowadziło, to jest tam, nie wiem, nowa lewica, albo to jest nowa prawica. Tak, tak. My nie chcieliśmy się opowiadać za tym, tylko chcieliśmy w tej naszej rzeczywistości znaleźć śmieszność, a nie być upolitycznionym serialem, więc to było bardzo trudne, żeby to było po bandzie, ale nie polityczne, plus żeby to się w ogóle przetłumaczyło na zagranicę i dostać ten glejt, dobra, róbcie, nie? I więc było kilka wątków, które były no-go i musieliśmy tłumaczyć i musieliśmy, wiesz, mieć kole w tej sprawie. To powiedz mi jeszcze, czy Netflix to jest teraz twój dom taki na stałe, czy cały czas jakby jesteś otwarty na współpracę z innymi miejscami? No bo trochę tak wyszło. Ale... Ja pracuję z innymi miejscami, na pewno, więc od razu ci odpowiadam, że ja jestem, wiesz, no, freelancerem, ja pracuję z różnymi miejscami. Na pewno się świetnie czuję w Netflixie. Mam wrażenie, że są tam wszystkie elementy czego ja szukam, czyli jest kreatywny dialog, odwaga produkcyjna i super mi się pracuje, więc mam nadzieję, że ta praca będzie trwać jeszcze długo, ale słuchaj, no w tej branży jesteś tak dobry jak twój ostatni projekt, więc ja też... Wiesz, działamy na dużych budżetach i
no, musimy uważać, żeby się nie wywalać, nie? Bo a ja też nie mogę stracić czujności, nie mogę, wiesz, pójść za tym, że no dobra, wszystko się udało, nie wiem, w pierwszym sezonie, no to drugi, lecimy. To jest bardzo trudne. My wiele zaczynamy... osób spadło z wysokiego konia. Dokładnie. Z powodu takiego podejścia, więc myślę. Ale ja też mam tu, no i znów, to jest ten benefit bycia w firmie, bycia synem mojego ojca, że ja... Nigdy nie przestajesz siebie kwestionować. Nie, on też spadł nieraz z jakiegoś konia. Widziałem masę jego kolegów, którzy nie pracują już dzisiaj, bo zjadła ich buta, bo byli próżni, bo źle kalkulowali. Wiesz, producent musi... Przypomnę, nie, dobrze, to by było bardzo złośliwe rzeczy. Chciałam wymienić jeden film z waszego portfolio, ale to powiem ci po antenie. Dobrze. Jakby mam poczucie, że my musimy w 50% być romantykami, w 50% biznesmenami. To jest bardzo wszystko trudne, dlatego trzeba powolutku do każdego projektu podchodzić osobno. No, żeby nie spaść, po prostu, ale nie spaść, to brzmi jakby szalenie, tak jakby, wiesz, coaching motywacyjny, ale mam... Dobrze, lubimy troszkę patosu, no. Ja nie wiem, ale może czasami. Tak. Czasem 85. Sprinkle. Nie, no. Wzruszyć. Nie, jestem w stanie wzruszyć się na Baywatchu. Ale jeżeli będzie odpowiednia muzyka, jeżeli będzie, wiesz, jeszcze Slow-mo. Był taki świetny żart tropików. Mam poczucie, że ja staram się po prostu podchodzić do każdego projektu, jakby to był mój pierwszy projekt. Naprawdę tak robię i uważam, że to jest jedyna rzecz, która mnie trzyma przy zdrowych zmysłach, że tak powiem, że dobra, fajnie, że dostałem nagrodę i tak dalej, my zaraz mamy plan i ten plan może się wypierdzielić co drugi dzień, więc jakby musisz działać. No. Dobrze, no to bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To są złote rady producenta roku. Jan Kwieciński, dziękuję. A ja tylko przypomnę, że ja nie złota, ale galaktyczna Anna Tatarska, to ja byłam. Dziękujemy bardzo i wspaniale się z tobą nie rozmawiało. To wszystko twoja zasługa.